Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie cukier biały, polski cukier. To jest cukier, który ja często wykorzystuję w swojej kuchni do różnych potraw. Na pewno zdajecie sobie sprawę z zastosowania bardzo szerokiego tego produktu. Generalnie taki cukier można stosować do wielu dań, można stosować go do wielu wypieków. Bardzo fajnie sprawdza się chociażby w serniku, w brownie, czy po prostu nawet do zwyczajnego słodzenia herbaty, a zatem myślę, że każdy z Was zdaje sobie sprawę właśnie z zastosowania cukru białego. Generalnie w wielu wypiekach, w wielu różnych potrawach właśnie cukier biały jest stosowany. No jeżeli chodzi o moje przemyślenia, no to ja generalnie największe chyba zaufanie właśnie mam do tego produktu, a to z tego względu, że jeszcze ani razu nie miałem okazji się zawieść na tym produkcie. Tutaj jak sami widzicie, cukier zapakowany jest w opakowanie takie papierowe, tak? 1 kg cukru, cena takiego produktu w sklepie, w hipermarkecie to około, jak dobrze pamiętam, 4,80 mniej więcej, za tyle zakupicie właśnie kilogram cukru. Jeżeli chodzi o zawartość, jak sami widzicie, wygląda to w taki sposób. Generalnie prezentuje się to bardzo dobrze. Ten cukier jest dość sypki, tak jak to powinno być. Nie jest on jakoś nasączony, co świadczy też o tym, że opakowanie bardzo fajnie spełnia swoją funkcję i po prostu zabezpiecza odpowiednio ten cukier. No i też między innymi właśnie z tego względu decyduje się na zakup cukru polski cukier. No i też generalnie nie tylko z tych względów, ponieważ smak cukru bardzo fajny, bardzo rzeczywiście świeży. Można powiedzieć, że też ten cukier zachowuje swoje własności, właściwości właśnie dzięki też między innymi odpowiedniemu zapakowaniu takiego cukru. Jeżeli chodzi o inne kwestie, no to tutaj generalnie powiedziałbym, że jest to produkt, z którego warto korzystać. Jest to produkt, który rzeczywiście fajnie spełnia swoją funkcję. Myślę, że swoje doświadczenia oceniłbym na 9 na 10, jeżeli chodzi właśnie o cukier biały, polski cukier. No i ode mnie jak najbardziej rekomendacja tego produktu. Jestem też mimo wszystko też ciekaw, jakie są Twoje spostrzeżenia na temat tego konkretnego produktu. Napisz o tym w komentarzu. No i zachęcam Cię również do kliknięcia w polubienie pod filmem i do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Ja jeszcze tutaj dodam, że oczywiście wartość odżywczą tego produktu również warto znać. Natomiast tutaj myślę, nie jest ona skomplikowana. 400 kalorii w 100 gramach produktu, dalej macie 100 gramów węglowodanów, no i w tym cukry 100 gramów, a zatem myślę, że tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie. A zatem to by było wszystko, wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.